Jutro lub pojutrze, ale ja bym musiał mieć SMS-a od ciebie z adresem i wtedy się. Dlaczego SMS-a? Ja ci nie wiem, ja ci dodam, no to dlaczego SMS-a? No, możesz podać, po prostu ja sobie zapiszę na kartce, już teraz zapisuję, jak chcesz. No to proszę zapisać. No już piszą. Czyli tak, no, kod pocztowy? A, no widzisz. I tak nie jesteś pewny, a jakbyś napisał Nie, SMS-em. nie, 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 ja jestem pewny. No. Poczekaj, bo dostałem dzisiaj z technikiem klamkę kasę. Technik zrobił. Dobrze, że nie z ZUS-u. Dobrze, że nie dostałeś z ZUS-u. No to już masz. No to ja ci teraz ci podaję to, co przysłałem od technikę klamkę kasę. Dokładnie. Mój adres. Co chcesz najpierw? Ulicę, nie wiem. Kod pocztowy. 22955. 2 2 9 6 5, 5. Nie, 955. 9 5 5 Wyświetli ci się Hoisdorf. Hoisdorf. To jest taka wiocha poza, no, za Hamburgiem. Blisko Ahrensburga. Aha. No i teraz ulica jeszcze. Tak. Am Schwarzenberg 10. Dziesięć, ok. No i tu jakbyś chciał ludzi przysłać, to masz prawo, a jak ty byś chciał przyjechać, to powiedz mi tylko kiedy, bo ja też mogę, jak przyjedziesz, to tu mogą do mnie przyjechać, nie wiem, jak ty będziesz, nie? To tak jak ja bym chciał ci pokazać, ja ci pokażę panie, które przyjeżdżają takimi samochodami do mnie, że jak przyjedziesz, to strach ich padnie, ale to... No ładnie. No to Nic super. nieładnie, dziecko, nic nieładnie, życie. Nie, no kurczę, ale ty masz dużo koleżanek. No to ja dziękuję. No kurczę, ty mi normalnie spadłeś chyba z nieba jak po prostu Nie, to ty mi spadłeś, no. śliwka w kompot, no. No właśnie, o, śliwko w komput. Nie, no tam, spokojnie. Możemy się tam, nie wiem, pogadać. Bo jakbyś chciał, to masz adres, tylko bardzo bym prosił, żebyś chciał adres wcześniej, bo nie mam pistoletu, wiesz, jak ktoś przyjedzie, to nie mam czegoś takiego, że trawą, to i strzelam. To znaczy, tu moja posesja jest moją, jakby nie było. Jest moją na 100%. No i wiesz, i też tak może być, że kurwa, no nie mam pistoletu, ale będzie strzelał z prostu, no No kurwa, ja pierdolę. rozumiem. Nie, no jak mogę u ciebie zaparkować, no to już jest dobrze, nie? Znaczy, gdzie? Przed domem, czy na posesji? Obojętnie, aby gdzieś zaparkować. To nie, to no bo jakim samochodem, no jak przyjedziesz tirem, to się nie da, ale jak przyjedziesz jakimś Nie. tam samochodem zwykle normalnym, to bramy się Normalnym. otwiera. Nie mam takiej bramy na pilota, ale to ja wyjdę osobiście, otworzę tą bramę, sobie wjedziesz i nie ma problemu. No, no dokładnie. I o to właśnie chodzi. No to dobra, okej. I wtedy zamówisz dziewczyny, które przyjadą super furami i To będą. znaczy nie, no, jedną cię zamówię, się dwie, no i co, cena ci spadnie i... Przepraszam, Artur, że tak mówię, ale... No dokładnie. Ale mi chodzi o to, że wiesz, ja w ramach tego, że ja mam tutaj swoje studio i nagrywam filmy, to ja bym po prostu chciał z nimi nagrać filmy jako reportaże i wywiady do telewizji narodowej. Ale z kim? Z moimi znajomymi? No, że oni mogą się wypowiedzieć, na przykład dlaczego są za granicą, co im się podoba w Unii Niemieckiej, co się im podoba w Unii Europejskiej. Przecież ta europejska to i tak jest niemiecka. Mam taką jedną panią, No. która tutaj ma taką korporację taksówkarską, to tak się nazywa. No dokładnie. Ona ma tutaj trzy samochody. Nie? Jakbyś był u niej w domu, no to nie wiem, gdzie tam mieszkasz, znaczy kim się opiekujesz teraz. Ja wiem, że ty miałeś w chuj tam różnych dobroci, nie? A jakbyś był u tej pani w domu, no to kurwa scena by ci spadła, no bo ja pierdolę, no bo byś powiedział, że... Znaczy ty może w takich sytuacjach byłeś, ja też byłem. Ale normalni, zwykli ludzie, którzy wiesz, którzy no niestety tego nigdy, znaczy nie, no może to widzieli w filmach, a to jest, no mam taką panią jedną czy dwie, no wiesz, no mają tego w chuj, znaczy jeśli chodzi o dobra materialne, nie? No rozumiem. No. I też nie wydaje mi się, że wiesz, że one są takie, żeby wiesz, że jak one się czegoś tam dorobiły, ja mówię, o takich dwóch kobietach mam dwie takie. No, ja jakbym chciał się gdzieś tam włączyć w tej układzie, musiałbym przede wszystkim, bo jedna i druga ma męża.
to musiałbym męża wykluczyć z życia i wtedy mógłby się podłączyć. A mi to w ogóle nie jest potrzebne. Ja się cieszę, jak do mnie przyjeżdżają, posiedzimy. No. No i właśnie o to chodzi. Ja bym wtedy posiedział sobie z nimi, nagrał reportaż i. To też nie wiadomo, co one będą chciały, bo to tak nie można na siłę, Nie, no tylko. to nie na siłę, tylko po prostu się spytać, czy bym mógł z nimi nagrać reportaż do Telewizji Narodowej. Ja to wysyłam wtedy do Warszawy i oni robią program i po prostu to wtedy ogląda cała Polska i pół świata, nie? No nie wiem, no jak przyjedziesz, to przyjedziesz, za ciebie mówię. No jest tak, no jest, mam parę takich dziewczynek niechętnych na politykę, bo ja, znaczy, to, że ja tam znam ciebie, to ja się w ogóle tą nie chwalę, ja tu kiedyś mówiłem, że znam takiego człowieka, ale też pytają, nie? A co Artura? Ja mówię, kurczę, no ja mówię, nie wiem, przecież mówię, ja tego człowieka raz tylko widziałem, myśmy się gdzieś tam, nie wiem, jak myśmy się w ogóle spotkali, jak myśmy się gdzieś tam, nie wiem, poznali, to było, nie wiem, ja myślę, 3 lata temu, No, no. 4 tam, jak mi te wizytówki wysłałeś, że tak mieszkałem tam No w Kijowie. wizytówki, a teraz kot do mnie przyszedł i chce się przysłuchiwać naszej rozmowie. On jest tak inteligentny. Naprawdę. Nie, Mici? No No kocie, tak. no jak kocie jest inteligentny, no to na On pewno jest dobry. słyszy, że prowadzę z tobą rozmowę i od razu przychodzi, bo też się chce promować, rozumiesz? I miauczy, wskoczył mi na biurko. Ja go teraz głaskam, wiesz, i zaraz będzie chciał się bawić moim długopisem, łapką czy tam coś, wiesz. O, tak, panie Arturze, o tak. Teraz sobie usiadł elegancko, no. No i fajnie, i super, no to dobra. To mam do ciebie adres, zaraz sprawdzę w Google'ach, jak to daleko do ciebie. I zaplanuję. Ja ostatnio to chciałem jechać do ciebie, to, a mówię, no z autem tam nie, no bo ja nie mam auta jako tako. Chciałem wziąć firmowy i no, było tak, że tam no, auto było potrzebne. To takie nasze firmy, ja mam tam, znaczy mam auta, nie mam swojego, no bo mi to nie jest potrzebne. No, to, No ale dokładnie. chciałem do ciebie jechać, no ale no, ktoś musiał to zabrać. No, nie pojechałem, nie wiem, czy to było lepiej, czy gorzej, to wiesz, to nie ma znaczenia. Ale jak przyjedziesz, to mówię, to tutaj możesz czekać tylko u mnie w domu, nie? Na jedną kontrę, nie? Od Niemca. Na jedną cholernie mądrą kontrę od Niemca. Dobra. Tu ci nic nie grozi. Tu No będzie dobra. jeden. Tu słucham? Dobrze, dobrze, no co? Jaki Mówię, problem? tu jest jeden Niemiec, który jest. Znaczy jest jeden Niemiec, to jest mój przyjaciel, nie? To wiesz, to tam nie ma o czym mówić, nie? On jest cholernie mądry i z nim się bardzo fajnie rozmawia. Bez względu na to, co on mówi, to i tak później po 2, czy po 3, czy po 5 dniach, nie, bo, czy po miesiącu, czy po roku, to, co on powie, to zostaje w historii. I później to można gdzieś tam coś z tym robić. Ale, jeśli chodzi o mądrość, to jest przechuj. On nie potrzebuje Wikipedii. No i, no nie wiem, no. No ma taką głowę, jest taki człowiek, lubi mnie trochę i mówię, my nie jesteśmy pedałami, my nie śpimy ze sobą, jesteśmy tylko przyjaciółmi, chociaż w ogóle ludzie nam w to nie wierzą, ale tak jest po prostu, no i jest tak. Zaraz ci powiem, ile jest do nas, jaka jest ten, jaka odległość nas dzieli. Bo akurat wpisałem i mi tutaj Google wyrzucają. 3 godziny 52 minuty. Pokazuje mi tutaj No kurczę, 4 godziny, tak? najszybszy dojazd do ciebie, no. No, 4 godziny. Za Hamburg. No dobra, okej. Dobra, no to tak czy inaczej, to ja to wszystko muszę tu ustawić, wiesz, żeby zabrać swoje zapasy i tak dalej. Zapasy wniosę, co ty chcesz zabrać? No, zapasy, no. Ja przyjadę z moim pacjentem. Słucham? Ja przyjadę z moim pacjentem. No to dla niego muszę wziąć, powiedzmy, jego rzeczy na bieżące potrzeby. No i pewnie No, tu będzie, nie? on weźmie, ja mu zapakuję harmonię, bo on robi koncerty, śpiewa stare piosenki niemieckie i będziemy śpiewać i jednocześnie pić John Walkera. Dobrze, ale teraz powiedz mi, Arturku, ja nie mam takich możliwości, żebyście wy tu u mnie, znaczy, możecie być jedną noc. Nie, ale ogólnie my nie potrzebujemy nocować, bo potem jak przyjadę,
spotkamy się, pobajerujemy i potem mogę wyjechać wieczorem z powrotem. Jeździłeś samochodem różnymi, ale mówię, mam taką jedną, nie? No to ma taki samochód, znaczy tylko, że to jest chujowy, bo to jest coupe i mówię, jak tam przyjedziesz z tym swoim, jak to tam, z tym pacjentem, no to też, znaczy, może być problem, no bo, a nie no, ty siądziesz z tyłu, pacjent siądzie z przodu, a Stefania was zawiezie tam, skąd przyjechaliście. A nie, bo będziecie samochodem, bo... Ale no... Ale ja też mam kupę akurat teraz. Autentycznie kupę mam teraz, właśnie Znaczy czerwonego. kupę, masz kupę w nocniku, czy samochód kupę? Kupę samochód. Tamtego Mercedesa nie mam. Jest w Polsce teraz, ale mam teraz kupę, który zarejestrowałem w Polsce, ubezpieczyłem na pół roku i przyjedziemy sobie nim. Mam hak, także od razu wezmę od ciebie przyczepę z towarem jakimś. Przecież ja nie mam żadnych, no nic nie mam tutaj, no to. No to przyjadę bez przyczepy, z pustym bagażnikiem. Jak twoje dziewczyny mają dużo towarów, różnych fajnych, to pewnie coś mi odpalą i zapakujemy i zrobimy im koncert. Wezmę szantrę, poleję im kielonka i będzie dobrze. A to nie, to powiem ci, znaczy jak mówię, to już mówię o Stefanie, nie? O tej pani, która jest, no nie wiem. No teraz, ona jak przyjedzie, to ona przede wszystkim, to jest jakby ci to powiedzieć, to jest kobieta, ach kurczę, no kobieta, nie? I ona sra na twoje szantre, sra na twoje, ona, znaczy sra, przepraszam, ona właśnie, ona robi kupę w swoim kupę. No dokładnie. To Ona jest robi taka kupę kobieta. na kupę, bo jej to wszystko powiewa. To tak samo No, jak mi. mówię, no wiesz, ona tam jak chce pierdolność tam, nie wiem, z portfela wyciągnąć tam z 2000, czy z 5000, czy z 10 000 tych setek tam, kurwa, z portfela ona sobie wyjmuje i ona to robi i ma, mówię. No ma tam, no co, no. Mówię, to, znaczy to stare, to nie jest stare, ale ona w ogóle jeździ cały czas nowymi samochodami. No, tego, czekaj, tego, no już ten już jest stary trochę, bo już jest roczny. Ten jej najnowszy Mercedes to już jest roczny, ale roczny, no to wiesz, co znaczy roczny Mercedes, nie? No wiem. A ten coupe, no to już tam jest taki, a... Roczny to już dla bogatych milionerek, to już jest stary. No to mi się tak wydaje, że bo już jej się tak wydaje, że już coś tam jej nie pasuje, lepiej jak on by gdzieś tam zginął i... I byłby nowy. Tak, tak. Ubezpieczalnia zwróci jej pieniądze i będzie nowy. Rozumiem. Wszystko możemy załatwić. Ty to jesteś dobry. Ty to jesteś dobry. No masz poczucie humoru, tak samo jak ja, nie? No tak, one kręcą pewnie te shorty, że tam pokaże swoje cycki, kawałek tyłka, A to puści nie, to to ja na mówię o czymś 15 innym. sekund i już ma milion wyświetleń. No to ja nie wiem, ja mówię o czymś innym. Ja ci mówiłem, nie? No, powiem, nie powiem, no, Nikodem z Kotarczak, no teraz jest znowu tam afera, nie afera, no jego trzecia żona. Ja tego człowieka znałem, jak żył. Ja u niego pracowałem i on mi zawsze dawał to, na co zasłużyłem. No i teraz jest właśnie taka afera, mówię o tym. Aha. O mafiozach, o bandytach, nie wiem jak to nazwać, z Polski, nie? I cały czas Zoszka, no bo Zoszka wie, że ja tam, no, że u niego pracowałem, że byłem, no niestety tak. Zośka wszystko wie, przesłuchamy Zośkę, jak da zgodę. Może nałożyć na twarz jakąś firankę, żeby były ciekawe opowieści. A nie, Zoszka mieszka w Jeleniej Górze, ona tutaj nie jest u mnie, także spokojnie.
Aha, no to zadzwonimy do niej od ciebie i będziemy Ale mam gadać. mieszkanie w Hamburgu. Ale mam mieszkanie w Hamburgu, jakby nie było. No, rozumiem, to super. W każdym bądź razie nakręcimy kilka reportaży o treści śmieszno-poważno-polityczno-państwowej i wtedy wyślemy to do telewizji narodowej. Będzie miliony wejść. Jak można robić kasę? No ale przecież kurwa, przepraszam, ja mówię, kurwa, ja rzadko wulgaryzuję i rzadko Ale jestem taki robią agresywny. kasę, no, robią kasę. Ale na czym? Żaden z chuj, czy z chujów, którzy zrobił ten filmik, nie kontaktował się z tą panią, znaczy ja obojętnie, czy z tą panią, która była jego żoną, czy z jego dziećmi. W żadnym wypadku. Ja w to nie wierzę. No a to jest teraz ważne. Znaczy ważne, no bo co? No bo to zrobili i mają wyjebane na, nie wiem. Na Nie wiem, jak to wszystko. powiedzieć. Na wszystko mają po prostu wyje. Wyjebane, no. No, wyje. I wyją po prostu jak wyjce, no. Tak. To wtedy ja sobie to odczytam, ale nigdy nie będzie tak, że wiesz, to co mi ktoś tam przysyła, ja to włączam i nagle się podnieca. Nie, no Ja to. jak widzę człowieka, no to Ale wtedy jest. wiadomo, ja mam na swoim jednym kanale 1000 filmów, wiesz. A co tam, no ja nie mam kanałów, no ja mam kominek, tylko jak zapalę sobie w kominku, no to nie wiem, to 1000 drzew się potrafi spalić w całą noc. No i to tak to wygląda. A masz dużo drewna do kominka? No właśnie ostatnio, znaczy ostatnio, no nie wiem, kończy się, no ale jak masz możliwości załatwić, no to... Nie, tutaj jeden facet sprzedaje. Kupiłem tylko jeden bagażnik ostatnio, bo nie miałem przyczepki. Takie tam przesuszone. Nie wiem dlaczego. Czy rezygnuję z tego drewna, a mi trochę wyrzucił. Przed świętami, ale chyba wyszła, bo ona z Facebooka, nie, że ma tam gdzieś coś tam, no, chciała dać. No i No, na no. razie nie chce dać, no jak nie chce dać, no to może niech to wezmą, niech to inna patologia weźmie. No, Bo dokładnie. ja jestem takim człowiekiem, który ja jej chciałem zapłacić, nie, nic pan nie musi płacić, nic, a to było zimno, a to tam. Tak jakby chciała mnie, wiesz, nie wiem, wybadać, nie, no No i tak, wyszło. dokładnie. Chciałem cię wybadać, dokładnie.